zawodnikiem klubu piłkarskiego Winners Gołkowice od 4 roku życia. Moją największą pasją jest piłka nożna. Obecnie gram na pozycji napastnika oraz pomocnika i jestem kapitanem drużyny. Moimi trenerami byli pan Bartosz Łyczko, Piotr Łyczko oraz mój brat Bartosz Piprek. Obecnym trenerem jest pan Paweł. Każdą wolną chwilę spędzam na boisku, trenując i grając z kolegami. Chciałbym w przyszłości zostać profesjonalnym piłkarzem. Możliwe, że w wieku 3 lat zacząłem tak grać w piłkę. I odkąd kiedy zacząłem grać, to dalej jestem w tym samym klubie, czyli w Gwieździe z Krzyszów. Aha, Gwiazda z Krzyszów, świetnie. A Kacper, jak się zaczęło? Jak miałem 3 lata, z tatą zacząłem chodzić na boisko, tak około 3 razy w tygodniu. Później, jak miałem 4 lata, zapisał mnie tata na rodzinę do klubu. Tak. Grałem 4 lata w Winnersach Gołkowice z Filipem i z Wiktorem. Potem przeszedłem do Akademii imienia Łukasza Piszczka BVB. I tak dalej jest. A gdzie to jest ta Akademia? Gołkowice. Czyli musisz dojeżdżać, tak? A powiedz jeszcze, czy tata też jest piłkarzem? Nie. Że ty tak z nim grałeś? Nie. Dziadek był. No i co nam przynieśliście, o czym chcecie opowiedzieć? Ochraniaczek, inaczej deski. A co one ochraniają? Piszcze. Czyli pokaż dziewczynom, bo chłopcy się znają, dziewczyny kładę może mniej. Na przykład w getle też jest rozwijane, tylko spodnie. Tak? Piszcze. Dobrze. I mogę coś jeszcze tak, proszę. Bo różni popularni piłkarze w tych czasach noszą mniejsze ochraniacze, czasami nawet takiej wielkości dla 5-latków tacy seniorzy noszą, bo to jakby lepiej się w tym biega i szybciej się biega, a w takich większych to się trudno, bardzo trudno biega. Zasłania staw skokowy. Medal, którego dostałem od mojego brata na zakończenie sezonu. Jest on z znaczkiem klubowego, logo. Uważam, że to jest najlepszy medal, bo to jest jedyny w swoim rodzaju. One są muszą się przyczepić do murawy, jak jest na przykład mokra nawierzchnia trawy, to w takich zwykłych podeszwach to się będzie cały czas wywracać. A jakby blokuje się. A blokuje się taki hamulec, tak? Czyli tak się ślizgamy, a tam jest hamulec. Jest linia środkowa. Tu są obrońcy. Krzyżyki atakują. Jeśli tu będzie jeden, tu jest ta linia spalonego i tu pójdzie piłka, to jest spalony, bo jest poza linią obrony. No tak, bo linia linie tworzą linię spalonego tworzy ostatni obrońca, który jest. Bramka się. A, to teraz już... Jak jest linia obrony i się poda za nimi, jak się jest przed nimi, to libero. To nie ma. To nie ma. Jeśli tu będą wszyscy obrońcy i jest zagranie na swoją połowę, to jest akcja kontynuowana dopiero na połowie przeciwnika. Sezonu. To się wyznacza takim pucharem, takim jakby pucharem, złotą piłką. Lewandowski ma. Ja Ewro, dobra, święty piłka. To jest później. Mój tata to rebie, czy jakoś tak jest. Piłkarz Kevin De Bruyne, kraj Belgia, klub Manchester City. Świetnie. Mój ulubiony piłkarz to Vinicius Junior, klub Real Madrid, reprezentacja Brazylia. Mój ulubiony zawodnik to Jude Bellingham, obecnie gra w Real Madrid, jest z reprezentacji Anglii. Miejsce 10. Marcelo. Jeden z 4 zawodników Realu w naszym zestawieniu. Najlepszy obrońca na świecie w ostatnich kilku sezonach. Punkt 9. Kevin De Bruyne. Ofensywny pomocnik Manchesteru City. Jest uważany za rozgrywającego kompletnego. Słowo, jakie
jakie Luis powiedział w jednym z wywiadów. Luis nie tylko stał się lepszy.